Konferencja z trenerem Lecha Poznań, Dariuszem Żurawiem. Panie trenerze, poproszę o komentarz do spotkania. Jeśli chodzi o sam mecz, to pierwsza połowa, myślę, że to były trochę takie szachy. Żaden zespół nie chciał za bardzo się otworzyć. Sytuacji też nie było bardzo dużo, aczkolwiek były i z jednej, i z drugiej strony. Druga połowa dobrze rozpoczęliśmy, strzeliśmy bramkę. Ta druga połowa myślę, że była dużo ciekawsza. Było dużo sytuacji z jednej, i z drugiej strony. Szkoda, że nie udało nam się dołożyć bramki na 2-0, bo myślę, że ona zamknęłaby mecz. Ogólnie trzeba powiedzieć, że i my, i Zagłębie mieliśmy dzisiaj dużo sytuacji, równie dobrze mogło Zagłębie strzelić bramkę, bo sytuację miało, skończyło się remisem. Na koniec myślę, że sprawiedliwym, aczkolwiek patrząc na kolejną sytuację w kolejnym meczu, gdzie dostajemy takiego śliskiego karnego po warze, gdzie wcześniej mamy sytuację, gdzie sędzia gwiżdże rzut karny, za chwilę go cofa, nawet nie idąc do waru, no to jest mi trochę przykro, bo w ostatnim meczu też mieliśmy taką samą sytuację, gdzie Robert Gumny dostał kartkę, nikt o tym nie mówił, bo było dużo kontrowersji w meczu Lechia Jagiellonia i tak naprawdę to wszystko, ta sytuacja wszystkim uciekła, nikt nie mówi o tym, że ta kartka została cofnięta, że powinniśmy mieć rzut karny, tego rzutu karnego nie było. Ja osobiście wiązałem z VAR-em duże nadzieje, że będzie sprawiedliwie, patrząc na te ostatnie mecze, więcej jest kontrowersji niż sprawiedliwości. Szkoda, bo nas to bardzo, bardzo dotyka, tracimy przez to bramki, tracimy punkty, choć uważam, że gramy nieźle w piłkę. Dziękuję. Dziękuję. Czas dla Państwa. Radosław Nawrot, Gazeta Wyborcza. Panie trenerze, dzień dobry. Ja mam do Pana jeszcze inne pytania a propos meczu, ale ponieważ zaczął Pan mówić o VAR-ze, to jest jednak temat bardzo ciekawy, to chciałbym jednak na chwilę się na tym wątku skupić. Pańskim zdaniem bez VAR-u tych kontrowersji i niesprawiedliwości nie byłoby więcej? Być może by były, tak? Ale na pewno, no ja licząc na to, że jest czterech sędziów na boisku i trzech jeszcze przed monitorem, no to chciałbym, żeby jeżeli jest kontakt, jeżeli jest faul, no to niech będzie zagwizdany karny. Ten karny dzisiaj ja już oglądałem i tą sytuację i tą sytuację z Tymkiem w polu karnym, to był ewidentny rzut karny dla nas. Kontakt był wcześniej, natomiast faul był już w polu karnym. Sędzia nawet nie podszedł do VAR-u, także mam prawo czuć się pokrzywdzony i ja i moi zawodnicy. Panie trenerze, chciałem też zapytać Pana o poziom tego meczu, bo mnie się wydaje, że to był najlepszy mecz Lecha w tej rundzie finałowej. No i teraz pytanie brzmi, a przecież Pan przystępował do tego meczu z dużymi brakami kadrowymi, bo bez nominalnego napastnika jeszcze Rogne, czyli też ta obrona kombinowana, to pewien paradoks Pana zdaniem? No ja mówiłem chłopakom na samym początku, że jesteśmy tutaj razem od początku do końca, każdego potrzebuje. Sytuacja z Dimitrisem była taka, że na ostatnim treningu wypadł nam Tomasz Rogne, następny w kolejce był Dima, trenował dobrze, cały czas nie miałem do niego żadnych zastrzeżeń, zagrał naprawdę przyzwoite zawody, patrząc na to, jak długo nie grał. Szkoda tej sytuacji z rzutem karnym, bo no oczywiście można powiedzieć zawsze, że jakiś tam kontakt był, natomiast czy to powoduje taki upadek i rzut karny, no oczywiście będą tutaj dyskusje na ten temat. Właśnie a propos Dimitriosa Gutasa, bo on w ogóle przed chwilą też w sumie skrytykował trenera Nawałkę, powiedział, że on jakby przeciwko niemu był w dużej mierze i teraz jest to jeden z tych piłkarzy skreślonych przez Lecha po sezonie, a akurat on tych szans dostał dosyć mało, żeby się pokazać w całym sezonie. To oczywiście nie jest pański tutaj za Pana udziałem, ale jakby obiektywnie generalnie tak było. I teraz Pan już nie jest w stanie tej decyzji odkręcić. Myśli Pan, że Gutas zasłużył na to, żeby go skreślić z Lecha? Znaczy ja bym nie mówił tutaj, że ktoś został skreślony. Po prostu pewien etap klub zamyka i na tym bym zakończył. Ja nikogo nie skreślałem. Mam do dyspozycji wszystkich.
którzy byli, tak jak mówiłem, każdy ma pracować do samego końca, bo no nie wiemy, jak ta sytuacja będzie w następnych meczach wyglądała. Nie mogliśmy dzisiaj skorzystać z 10 zawodników z różnych powodów, kartek, urazów, drobnych, większych, przewlekłych, ale każdy, kto wychodzi na boisko, widać, że daje to, co ma najlepsze, nawet jak długo nie grał. Są jeszcze pytania? Nie widzę, w takim razie dziękujemy. Dziękuję, do widzenia. Na program zaprosił dumny sponsor Lecha Poznań, Grupa Aforti.